No cześć kochanie, niestety musi stać teraz na zewnątrz, ponieważ w garażu jest moja rozbita bemka. A teraz zabiorę was na małą podróż. Nie wiem szczerze, czy mam zacząć od tej złej wiadomości, czy dobrej. Może zacznijmy od czegoś dobrego, ponieważ auto od razu pokochałem. Wracałem z Warszawy do Poznania, troszeczkę kilometrów tych przejechałem. O, proszę, już komuś się nie podoba, że jedziemy tutaj? Proszę bardzo, to jest Poznań! Nic dziwnego, to tak w Poznaniu się jeździ. You can call me. Pokochałem to auto niesamowicie, świetnie się prowadzi. Zawieszenie z jednej strony jest twarde, bo musi być twarde, bo to auto ma moc, ale z drugiej strony nie czuć tej twardości, więc jak jedziesz po jakichś, nie wiem, nierównościach czy coś, fajnie to jedzie, płynie to, nie? Auto ma 13 lat, jest ze Stanów i dzięki temu wyposażenie tutaj jest po prostu kosmos. W sensie jak na te lata, nie? Tutaj proszę, podgrzewane jakieś fotele, nie? Możemy sobie ustawić. Nawet podgrzewane lusterka, nie? Tutaj w lusterku mamy kierunki świata, w którą stronę, żebyśmy wiedzieli, jedziemy. West, South, East, Coast, West. Bajery fajne i ogólnie tak prezentuje się przyjemnie ten auto. Teraz przejdziemy w tryb sport. Nie chciałem przełączać na tryb sport i zaraz za chwilkę wam opowiem dlaczego. Przyczepność? Proszę, on od razu jedzie, nie? Tylko chwilkę potrzebuje po prostu, żeby się pomyśleć. Dźwięk jest taki, wiesz, jakbyśmy czyste jechali, nie? Spokojnie, spokojnie. Wszystko w ramach zasad. No i oczywiście frajda z tego, że ten dźwięk to nie jest jakiś 2.0 benzyna, które, nie wiem, po prostu ma przelot. Ale na razie mamy oryginalny wydech i to już, kurczę, czuć po prostu tą złość, nie? Ale co należy oddać temu autu? Ja myślałem, że stabilizacja nic nie będzie robiła, wiesz, dajesz w kapcia, duża moc i to auto już tyłem będzie jechało do przodu, nie jak w Amerykanach. W tym aucie ja też się bałem, nie? Ale zobacz, jak ślisko jest, jak kapcia na sporcie, daje w sam spód, ono stary tak stabilizuje, że ledwo co muszę kierownicą poprawiać i to jedzie prosto, nie? Do dnia dzisiejszego, póki nie ustawiliśmy to auto w lesie i nie ponagrywałeś ujęcia, ja myślałem, że cabrio z tyłu wygląda strasznie. Nawet nie chciałem sobie wyobrażać, jak dupa tego auta wygląda. Ale jak ustawiliśmy przy tym lesie i ty tak mówisz, no chyba nawet nie będziemy musieli przerabiać, bo zarąbiście to wygląda, nie? I rzeczywiście powiem wam, że to akurat przewyższyło moje oczekiwania, ponieważ wygląd auta... No musicie się zgodzić, że to po prostu no miód. Ta morda jest turbo agresywna, obniżona. Dupa też z tym podwójnym wydechem. To, co możemy zaliczyć do zdecydowanie plusów tego auta, to 335i z tyłu, nie? Wycieraczki w tym aucie to osobny temat. Ale to akurat, wiecie, to do poprawy bez problemu, na pierwszej stacji. Jadąc jeszcze z Warszawy do Poznania, na autostradzie, wiecie, dałem trochę mu tego kapcia, żeby poczuć, jak to jest, nie? Lecę i nagle pym, 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 auto nie reaguje na gaz, po prostu wyświetlają mi się jakieś komunikaty i auto po prostu nie reaguje w żaden sposób na gaz. Okej, ja jestem na autostradzie, nie? No dobra, zjeżdżam na bok, no i myślę, no dobra, pierwsze, co mi przychodzi na myśl, to oczywiście restart, nie? Po prostu restart samochodu. Odpaliłem na nowo, wszystko zniknęło i ja tak sobie początkowo pomyślałem, że to jest ta chłodnica, ponieważ przy zakupie jeszcze chłopacy z Dr. Lemon powiedzieli, że z chłodnicą jest problem i myślałem, że po prostu gdzieś się przegrzewa auto, wiecie. Więc jakoś na początku się nie przejąłem tym tematem i pojechałem tam spokojnie do domu, wszystko git. Ale potem jak jeszcze wyjeżdżałem w Miacho i dajesz mu gaz, on wyświetla komunikat o skrzyni biegów. I on pisze, że musisz zmniejszyć gaz, co prawda możesz kontynuować niby jazdę, ale musisz jechać na serwis. I strasznie dziwna rzecz, strasznie dziwny błąd się pojawia. Kilkukrotnie mi już się pojawił, właśnie jak wciskam gaz. I to nie jest chłodnica, nie jest chłodzenie auta, tylko to jest skrzynia biegów, kochani. No a skrzynia biegów to nie jest tak łatwy element do naprawienia i całkiem możliwe, że wylecieliśmy na konkretne pieniądze. Co najciekawsze, że jeszcze wczoraj wyskoczył mi czek silnika.
To jest w ogóle najgorsza rzecz, która może się zapalić w aucie. Mi wyskoczyła. Powiedziało, że ono zmniejszyło moc silnika o połowę, więc ja nie wiem, czy to jest czek silnika, że coś z silnikiem się dzieje, czy to jest po prostu jakieś komputerowe problemy. Dlatego teraz pojedziemy do mechanika i będziemy sprawdzali, czy mamy jakiś ogromny problem i będziemy wymieniali skrzynię biegów. I nie wiem, i może jeszcze coś z silnikiem tam się dzieje, czy to po prostu coś z elektroniką się wariuje. Dwa problemy. Pierwszy problem to jest z silnikiem. On mi mówi, że redukuje moc silnika o 50%. Zbyt wysokie ciśnienie, prawdopodobnie widział przeładowanie. To jest pierwszy problem, on mi redukuje moc i w tym samym czasie ja mam jeszcze drugi problem ze skrzynią biegów. To jest powiązane, bo jeżeli silnik będzie źle chodził, to... No... I wiesz co, i ty mówisz, że tylko ten zapon i co? I... Nie no, jest więcej tych błędów, no ale no, trzeba po kolei. Prawdopodobnie jest wypadanie zaponu pierwszego cylindra. Najczęściej jest to problem z cewką. Aha. Ty możesz sobie wyobrazić, że ma 80 tysięcy udokumentowanego przebiegu. Jeden właściciel był, nie? To babeczka jeździła. A teraz jest jaki przebieg? 80 tysięcy przebiegu, przy czym, że jeździła babeczka i była jednym właścicielem, nie? Czy na taki masz przebieg? Co? 101 tysiąc? No, w teorii. No dobra, 80-101 jeszcze nie tak źle. Ale co, myślisz, że skręcali? Rzeczywisty przebieg jest. 101 tysiąc? Około 101 tysięcy. No to może w Stanach to jeszcze, bo ona była tam, jeden rok była w Stanach, więc może w Stanach trochę. Teraz nie chodzi dobrze, bo u mnie cały czas jest ten błąd właśnie o redukcji mocy silnika i wiesz co, jak ja jestem na niskich obrotach, to on tak zaczyna, wiesz... Tak. No to jest wypadanie zapłonu. Możesz się przejechać, zobaczymy co złapie za błędy. Dobra. Błędy są wykasowane, mam teraz trochę dać gazu. A, od razu, znowu się pojawił. Dobra. No to samo, nie? Dobra, a weź go jeszcze uruchom. Dobra. Uf, może nie jest tak źle, kurczę. Wiesz co, kolejna kwestia, bo jeszcze jak sprawdzaliśmy auto, to od razu z chłodnicy cieknie płyn, nie? Więc wstępnie możliwe, że chłodnica jest do wymiany. Gdzie świecił latarką, wiesz co, i też był ślad jakby, że ciekło, nie? No. No, jest. Albo przyłącz, albo chłodnica. Nie, po prawej stronie z przodu jest wahacz też pęknięty, nie? W sensie cieknie też z wahacza. Amor i on powiedział, że wahacz, nie, możliwe, że... No jest może być zużyty wahacz i może podciekać amortyzator, teraz jest wszystko mokre, także tego nie widzę. No, kurczę, ale co, ale mówisz, że naprawa z tym silnikiem, z tym błędem? Znaczy na pewno wypadanie zapłonów, cylinder pierwszy na 90% problem z cewką zapłonową. Co wam powiedzieć? Jestem turbo smutny. Możliwe, że nawet tego nie wiecie, ale restaurujemy jeszcze moje policyjne BMW, auto szeryfa, które zostało rozbite. I tam są same problemy po prostu, nie da się tego zrobić. Tą BMW już odebrałem od mechanika. Świetnie, że ten komunikat silnika, który mi wyskakiwał, to rzeczywiście nie był duży problem, ponieważ po prostu zapłon jednego cylindra nie działał. Hop, siup, szybciutka robota, nie za dużo pieniędzy, wszystko działa. Ale tak jak i podejrzewałem, że problem ze skrzynią biegu niestety nie zmieni się. I nadal mi wyskakuje komunikat skrzyni biegów. Ona redukuje mnie do pierwszego biegu, ja muszę się zatrzymać, wyłączyć auto, włączyć auto i dopiero wtedy będę normalnie mógł jechać. Z moim mechanikiem podłączyliśmy jeszcze raz komputer do auta. Mam dokładną nazwę tego błędu i zaraz będę dzwonił do mistrza o skrzyni biegu. Zorientujemy się, jak bardzo poważny jest ten problem. Dzień dobry, ja mam pytanie odnośnie skrzyni biegów w BMW serii 3. Wie pan co, wyświetla mi się komunikat Transmission Malfunction. Ja już byłem u mechanika, my tam podłączaliśmy pod komputer autko. Ja panu powiem dokładnie, jak ten błąd się nazywa, już sekundkę. Kod tego błędu to jest 4F85. No to jest skrzynia do wyjęcia, do naprawy. Skrzynia do wyjęcia, do naprawy, a jak bardzo poważne to może być? Ile ma przebiegu? 80 tysięcy. Tak mało? Tak mało, no. Wie pan co, powiem pan tak, no. Trzeba będzie rośnie na pewno sprzęgło sterownik. Myślę, że wyczyścić, rozebrać i któreś tarczki i uszczelki. No, z grubsza 4-4,5 netto mniej więcej. Może coś koło tego być. Jak wyjdzie, wie pan co, no wyjdzie. No co ma pan powiedzieć, że 1500 nie wejdzie. No bo tu trzeba wyjąć, rozebrać sprzęgło, chociaż rozciąć. No i się zrobi na pewno. No rozumiem. Dobra, to dziękuję panu za informację. Będę myślał, jeszcze się odezwę do pana, nie? Nie ma sprawy, zapraszam. Super, dziękuję. 4,5 tysiąca.
Właśnie otrzymałem telefon od firmy, która naprawia mi skrzynię biegów w BMW. I powiem wam, że w momencie jak wyskoczył ten problem ze skrzynią, to już był dla mnie dość poważny dzwonek, że ojejoj, chyba coś jest nie w porządku z tym autem. I jednak nie kupiliśmy najlepszego auta, jak mi się wydawało. No okej, no może ten problem ze skrzynią, tak sobie myślałem, nie jest jakiś duży i to tam, nie wiem, no za 1000 zł załóżmy, wszystko się naprawi i nie trzeba będzie rozbierać skrzyni. Jednak się okazało, że prócz skrzyni rozebranej, rozebrane jest jeszcze całe sprzęgło i się okazuje, że skrzynia jest tak zajechana, że firma, która mi robi to, obstawia, że auto o wiele więcej przejechało niż 200 tysięcy. A ja na liczniku miałem 80 przy zakupie. Okej, rozumiem. Może to się wydarzyć komuś przy zakupie auta. Jak najbardziej, ale nie na taką kwotę, którą ja usłyszałem przez słuchawkę. 8,5 tysiąca złotych. To będzie naprawiana skrzynia, to będzie naprawiane sprzęgło. Prócz tego skrzynia będzie wzmacniana, tak samo jak i sprzęgło. Ale serio? 8,5 tysiąca złotych za auto, powiedzmy, 2008 roku. Wiadomo, że ma dużą moc, ogromny silnik i wszystko. No ale ja myślę, że rozumiecie, że ta kwota to troszeczkę mnie szokuje. To, co przed chwilką zobaczyliście, trwało 2 tygodnie i było tak dużo emocji za tych 2 tygodnie, tak dużo się wydarzyło, dlatego muszę wam po prostu opowiedzieć. Przygoda, czas, start. My mamy zamocowane 2 kamery, przy czym jedna jest na zewnątrz. Trzymamy kciuki, aby nam nie odleciało po drodze. Mam nadzieję, że zobaczycie ujęcie sam tej kamerki, ale wyprzedzając wasze pytania. Dobra, silnik odpalił się, więc już połowa sukcesu. Wyprzedzając wasze pytanie, dlaczego auto jest takie brudne, od razu odpowiemy. To auto jeszcze nie zasłużyło na mycie, ale w kolejnym odcinku z tej całej brudnej skóry, z brudnego zewnątrz, zrobimy perełkę i nie na darmo tutaj siedzi Wicie, ponieważ on pomoże zrobić idealny stan, nowy samochód. Jak ja tylko przyjechałem z Warszawy po zakupie, od razu wziąłem Wicia, żeby pokazać mu auto. I kiedy my z Wiciem jeździliśmy, Wicie mówił, to auto nie może mieć 300 koni. Tak, ono jedzie jakoś w miarę szybko, ale w życiu nie ma 300 koni, ponieważ śmigaliśmy podobnymi autami z podobną mocą. Czegoś tu brakowało na pewno. Dlatego teraz auto już nie ma wymówki, wszystko jest zrobione i po prostu zobaczymy, jak to przyspiesza. To było wszystko dla ujęcia. Ale stary, ja ci powiem, że to, że nie masz tutaj jeszcze przelotu, to daje ci dużo większy komfort jazdy. I komfort i przyspieszenie na razie jest idealnie, nie? No. O! Na co ja czekałem? Czerwone światła i my jesteśmy pierwsi. Teraz uwaga, Wiciu. Najważniejsze, jesteśmy teraz w trybie sport, no i startujemy z zera, nie? Także mam nadzieję, że Wiciu mi ufasz. Zobaczymy, co zaraz będzie. Nie złapało chyba przyczepności, nie? Jakiś start najpierw poszło dobrze, a potem gdzieś zgubił on to, nie? No w ogóle szybkiego kopnięcia nie było, nie? Nie było. Nie, Alfa Romeo też. O! O! Teraz nie startowałeś od zera i dużo lepiej. Tak? Dużo lepiej wciska, no. Jak ruszasz z zerowej prędkości, tu wiele zależy od przypadku. Jak złapie tą przyczepność, jak w ogóle auto się zachowa, jak on przełączy te pierwsze biegi. Dlatego warto 3-4 razy przyjechać i wtedy będziesz wiedział mniej więcej, jak to jest, nie? Ponieważ za pierwszym razem to może nie być tak dobrze. Uwaga. O, teraz jest trakcja, cały czas on kontroluje. Ale jakoś mi się wydaje, że ta skrzynia mega wolno się przełącza. Nie wiem, ja na 6-7 jakoś ona traci, mi się wydaje, 2 sekundy na przełączenie biegu, nie? I to akurat ja czytałem o tej skrzyni, że silnik to jest mega dobry, tylko że ta skrzynia, ona działa tak powoli, że nie wyrabia się w ogóle, nie? A, ja nie jestem na sporcie, halo! A, no dlatego. Nie czujesz różnicy? Ja czuję ten na starcie, ja czuję ogromną różnicę między sportem a nie sportem. No bo dłuższe biegi, nie? Ale... Teraz spróbujemy jeszcze raz sport i od startu. No,
No nie! Wciska trochę w ten fotel, ale no dupy nie urywa. Kurwa, po pierwsze, my mamy zimową gumę i ja patrzyłem, że guma jest do kitu, ona tam już jest cała popękana. Po drugie, zimny asfalt, ale ono po prostu nie łapie przyczepności. No ty widzisz, jak ten startuje, nie? Stara opona. Stara opona, masakryczny też, śliski asfalt na pewno. No na pewno nie jest teraz najcieplej. To auto to jest osobny przypadek i ten czek, ja już sprawdzałem tak naprawdę, co on znaczy, jakieś ciśnienie podturbinowe, nie? I... Ale to nawet nie o to chodzi, że to jakiś mały problem, tylko to, że te problemy ciągle się pojawiają i to najbardziej wkurza. Okej, rzeczywiście może być to mały problem i tam, nie wiem, stówka, dwie stówki, wymiana, naprawa, no. Okej, tylko problem, że to wszystko się sypie i tak naprawdę już miesiąc po zakupie, ja tak naprawdę nawet nie jeździłem tym autem jeszcze, ponieważ cały czas było coś, nie? Czy rzeczywiście auto w 100% jest sprawny i rzeczywiście na przykład to ciśnienie turbiny pozwalało nam teraz jechać na 100%? Nie wiemy tego. Tego się obawiałem, bo auto stare, dużo ma moc, wygląda mega młodzieżowo i tak coś myślałem, że to jest zły pomysł kupować tak stare auto, ale po prostu ta cała sytuacja z zakupem, którą możecie zobaczyć odcinek na kanale, ten człowiek, od którego kupowaliśmy, tak naprawdę jeden właściciel, który ma tam ponad 50 lat, nie? Tak udawało mi nadzieję, że może to auto jeszcze nie jest po prostu typowa BM-ka, która została upalona i wywalona do sprzedaży, nie? Była nadzieja, ale no ta nadzieja, jak widać, niestety nie sprawdziła się. A co do tych emocji, to tak jak powiedział Wiciu, zrobić głośny wydech i rzeczywiście to będzie 300 razy więcej emocji, nie? Po prostu jak to będzie burczało za tobą cały czas, nie? Ale będzie bardziej męczące, także kto do czego potrzebuje auto? Na pewno to nie jest auto na tor, bo jest za wolne. To jedzie, szczerze, jak na 200 koni. To nie jedzie jak na 300. Z plusów, jesteś nisko posadzony, także to auto jest tak ci posłuszne i tak ci chce służyć. Tylko, że nie ma mocy tu. No, nie ma mocy. Po prostu nie ma tutaj takiego mocy, żebyś dał i to... Także nie jest auto na tor, to jest auto takie dla singla, dla pary, żeby gdzieś tam sobie pojeździć trochę mocniejszym autem. Aczkolwiek na ile mocniejszym, nie wiadomo. Nie wiadomo, ja myślę, że to będzie dobre, żeby sprawdzić w kolejnych odcinkach rzeczywiście ile to ma mocy. Chip tuning oczywiście wchodzi w grę, to wszystko jeszcze będziemy myśleli. No i na pewno jakaś tam historia jeszcze będzie z tym autem. Add it up.